Dzień dobry. Szuka pan auta, prawda? Jak pan na to wpadł? Lata praktyki. Tak, szukam nowego samochodu i mam nadzieję, będzie mógł mi pan coś doradzić. Z przyjemnością. Jakiego auta pan szuka? Wie pan, marzy mi się takie duże, czarne auto. Wszyscy moi koledzy chwalą się, że mają duże samochody. Pokażę panu. O, proszę zobaczyć. Przechwalanie się przez rówieśników wielkością swojego penisa jest głównym powodem męskich kompleksów. Powiem panu to, co mówię każdemu klientowi. Duże auto, małe auto, nieważne. Ważne, żeby było funkcjonalne. Zapraszam. W seksie ważne jest zaangażowanie i otwartość na potrzeby partnerki, a nie imponowanie jej swoim penisem. Ale wie pan, chyba lepiej by się było przed dziewczynami pochwalić dużym samochodem. Proszę pana, dziewczyny nie lecą na duże fury. Ja panu powiem, na co lecą. Na dobrych kierowców lecą. O! O satysfakcji seksualnej kobiety decyduje przede wszystkim to, czy mężczyzna zna jej potrzeby. No i jak się panu podoba? Fajny, taki mały. Mały? No. Zapraszam do środka. Wielkość penisa to nie tylko długość, ale też jego obwód. Faktycznie, dużo miejsca na nogi. Siedzenia, jak pan widzi, szerokie. Pasażerki na pewno będą zadowolone. Co ciekawe, to właśnie grubość penisa, a nie jego długość, może mieć ewentualny pozytywny wpływ na jakość stosunku. Wie pan, jakoś nic mnie nie przekonuje. Pokażę panu, o jakie auto mi chodzi. Proszę. Piękne, co? To jest kawał auta. Tym to by się jeździło. Sam fakt posiadania dużego penisa nie da ci gwarancji, że twoja partnerka będzie zadowolona ze stosunku. No piękny, piękny. A na co panu taki gigant? Ja się pytam. Ty pan ile tu pali? Masakra! A jazda po mieście? Same problemy. Żeby zaparkować, pan się namęczy, napoci, a i tak zawsze pan kogoś przytrze. To się panu zwyczajnie nie opłaca. W seksie ważna jest znajomość ciała kobiety. Jeśli twój penis jest trochę mniejszy, dobrym rozwiązaniem będzie pozycja na pieska. Za to pozycja, w której kobieta będzie na górze, sprawdzi się, jeśli twój penis jest trochę większy. Może ma pan rację? No pewnie, że mam rację. Niech się pan nie martwi. Zaraz pokażę panu takie auto, że mucha nie siada. Myślę, że ten będzie dla pana idealny. Ani za mały, ani za duży. No, ten mi się nawet podoba. A nie macie modeli z innych krajów? Coś tam niby mamy, ale to nie dla pana, Europejczyka z Polski. Ja już zdążyłem pana poznać. Z ręką na sercu mówię, ten jest najlepszy. Najmniejszy, średni wymiar penisa, niewiele ponad 9,5 cm, mają mieszkańcy Korei Południowej. Rekord należy do obywateli Demokratycznej Republiki Konga, gdzie przeciętne przerodzenie ma prawie 17,5 cm. Zdecydowałem się. Biorę. Doskonale. To teraz pana przejmie Katarzyna, moja asystentka, żeby dopełnić formalności. Dzień dobry. Świetne auto pan wybrał. Tak pani myśli? Mhm. To poproszę dowód i zapraszam tutaj. Podpiszemy umowę. No spokojnie. To tylko samochód. Zapraszam. Rozpamiętywanie szczegółów własnej budowy ciała jest źródłem niepokoju i lęku. Szerokiej drogi. Dziękuję. A to może powodować problemy w sferze seksualnej. No jak ci się podoba? Model z zeszłego roku. Ma aktywny tempomat, kamerę cofania i 160 koni. Bardzo fajne, ale dla mnie najważniejszy jest dobry kierowca. Ważnym aspektem, zwłaszcza dla kobiety, jest odpowiednia gra wstępna. Bądź otwarty na jej potrzeby, a na pewno pójdzie ci dobrze. Może masz ochotę posłuchać muzyki? Pójdź. Bardzo chętnie. Może coś nastrojowego? Pochwa kobiety zbudowana jest z układu mięśni i włókien elastycznych, dzięki czemu pod wpływem podniecenia dostosowuje się do wielkości penisa. Cudownie. Co my mamy z tymi klientami, co? Oj tak. Jak cieszyć się seksem? Przede wszystkim przestań skupiać się na tym, co masz w spodniach. O satysfakcji seksualnej nie decyduje wielkość penisa. Najważniejsze czynniki to znajomość erotycznej mapy ciała kobiety, dostatecznie długa gra wstępna, no i po prostu otwartość na potrzeby drugiej osoby.